Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Mając na przykład nieświadomych rodziców, nieświadomych działania mechanizmów w stylu bądź grzeczna, nie odzywaj się tak, rób tak i tak, jak ktoś od ciebie oczekuje, no to oni chcą dla nas dobrze, bo chcą, żebyśmy nie wpadły w jakieś kłopoty, a my przez to po prostu mamy później gorszą samoocenę i siebie jakoś tam nie akceptujemy, bo wydaje nam się, że nie wiem, nie jesteśmy w jakichś normach. No zacznijmy od tego, że co jest normalne. No nie wiem, możemy uważać, że coś jest normalne, tak, a coś jest nienormalne, nie ma ogólnych zasad życia i bycia. Ja teraz też widzę, jak tutaj wróciłam, że bardzo wiele działań u moich rodziców mnie denerwowało i ja robię zupełnie na odwrót. Więc wiadomo, że to też jest takie niezbyt mądre działanie, że zawsze bycie po jednej albo po drugiej stronie barykady nie jest zawsze dobre. Czyli tak, na przykład świat nie jest czarno-biały. Tak, że albo tylko się zdrowo odżywiam, albo tylko się niezdrowo odżywiam, albo tylko oszczędzam pieniądze, albo tylko wydaję pieniądze. Więc lepiej byłoby być tak gdzieś tam po środku, a ja jednak tak zawsze szłam w tą drugą stronę i nie szłam na kompromis, tylko tak... Ze skrajności w skrajność bardzo często. Albo właśnie byłam na diecie, albo w ogóle nie byłam na diecie, więc bardzo dużo rzeczy się działo po prostu w moim życiu i ja też lubię zmiany i wydaje mi się, że każda taka zmiana po prostu przynosiła jakąś nową rzecz i obserwowanie interesujących i ciekawych osób, bo ja mam taką filozofię życia, dlaczego nie ja? I jak widzę, że komuś coś wychodzi, to ja nie mam takiej myśli, że temu to się poszczęściło, temu się udało, tylko raczej ciekawe, co ta osoba zrobiła, żeby dojść do tego miejsca. Ja sobie obierałam po prostu jakąś taką inspirację, taki może trochę autorytet, podglądałam działania tej osoby i się zastanawiałam, jak te działania wcielić w moje życie. Ja nie miałam takiego wrażenia, że komuś się udało, a mi się nie uda, bo ja wiem, że jak ktoś teraz spojrzy na mnie i też mi dużo osób mówi, ty jesteś taka młoda, a już tyle osiągnęłaś. Ale zapominają, że właśnie te 4-5 lat temu wrzucałam filmy na YouTube, których się wstydzę. I od razu nie robiłam tych rzeczy idealnie. Nie wiem właśnie, jakie były takie przełomowe momenty, gdzie ja się w końcu zaakceptowałam, ale pamiętam, że dużo razy patrząc na siebie myślałam, dlaczego ja nie mam wcięcia w talii, dlaczego nie wyglądam tak, dlaczego ja naturalnie nie jestem szczupła. Ja naturalnie wyglądam właśnie tak zwyczajnie, normalnie. Ale kiedy stwierdziłaś, że to jest okej? Myślę, że tak 2 lata temu. Tak stwierdziłam, że tak już jest mniej więcej okej, ale zawsze kiedy, nie wiem, przytyłam może kilogram czy 2, nie wiem, bo trochę miałam, nie wiem, gorszą dietę, to tak widziałam to i byłam na siebie zła. A teraz w momencie, kiedy ja bardziej postawiłam na zabawę sportem, a nie sport jako spalanie kalorii, to bardzo dużo się zmieniło i myślę, że dużo mi dał pole dance, bo tam na początku to dla mnie była trauma, kiedy nie akceptujesz siebie i dużo dziewczyn do mnie pisało, czy jak ktoś nie jest super szczupły, to może chodzić na pole dance. Jakby każdy może iść na pole dance. Nie musisz być w rozmiarze S, żeby iść na pole dance. I tam powinno się chodzić w krótkich shortach i w topie sportowym, bo musisz mieć jak największą powierzchnię ciała bez ubrań, żeby się nie ślizgać. Można chodzić też w t-shircie i w dłuższych spodenkach, ale jest niewygodnie po prostu. Więc na początku chodziłam w t-shircie, ale jak zobaczyłam, że na tym pole dance są dziewczyny nie jak z okładek, tylko takie zwykłe, takie no jak ja, albo takie, które nie wiem, może mają kilka kilogramów więcej, ale widać, że one totalnie bez jakichś oporów wychodzą w tych shortach i jakby widać to po niektórych osobach, że są tak pewne i w ogóle się nie kryją z tym, jak wyglądają. Ja tak myślę, przecież ja wyglądam tak jak one, normalnie, ja nie jestem grubsza od nich, więc myślę, że to był taki dla mnie gdzieś tam duży przełom i później już w sumie miałam to gdzieś i wrzucałam filmiki, pomimo tego, że nie wiem, nie mam idealnie płaskiego brzucha i nie jestem najszczuplejszą osobą, to pomyślałam, że spoko, ale za to mam super skille. Umiałam zrobić naprawdę fajne rzeczy już później na rurce dzięki tej sile, którą zdobyłam. Później nauczyłam się tam podciągać, stać na rękach i zrozumiałam, że w sporcie chodzi o to, żeby mieć właśnie z tego radość i po to później to robiłam. Dlatego nie lubię takich robić ćwiczeń w domu, takich wysiłkowych. I w pierwszej chwili, jak usłyszałam, że zamykają siłownie i miejsca w stylu pole dance, to byłam strasznie załamana, że nie będę mogła ćwiczyć. No ale znalazłam sobie później jogę, więc zawsze znajduję jakieś rozwiązanie. Więc jakby naprawdę trudno jest powiedzieć, jak siebie zaakceptować. I myślę, że też ścięcie włosów było dla mnie takim też momentem przełomowym, bo
dużo osób taki symbol wręcz, tak, manifest. To, tak, dużo osób mi powiedziało, że no, że teraz będę wyglądać jak facet, kobieta to powinna mieć długie włosy. Co to jest za tekst? I ja chyba tak na przekór, bo tak jak tata za mnie tam się naśmiewał, że nie będę w stanie zarobić pieniędzy na blogu, to ja mówię, pokażę ci, że będę. No i pokazałam. Kobieta ma mieć długie włosy? Idę ściąć. Idę ściąć. I mówię, zobaczcie. I ja wiesz, na początkowo nie czułam się z tym aż tak pewnie i miałam takie wątpliwości, zwłaszcza jak właśnie jakiś tam znajomy, od którego teraz się odcięłam zupełnie, powiedział mi, wychodziłyśmy na imprezę z dziewczynami, ja wiesz, w sukience, w tych krótkich włosach, a on do mnie, myślisz, że ty wyrwiesz kogoś na imprezie z tymi włosami, że w ogóle nie wyglądasz kobieco? A ja mówię, słucham? Ja tak fatalnie się czułam na tej imprezie, to było okropne. Ale tydzień później znowu wychodziłyśmy na miasto i nie wiem, jakoś miałam może jakąś inną stylówę i tak on na mnie patrzył i mówi, wiesz co, ty jednak kobieco wyglądasz w tych włosach. A ja tak, stary, ty się zdecyduj, bo tydzień temu tak mi zepsułeś humor. I później sobie pomyślałam, nie, ja nie będę, jakby moja samoocena nie będzie zależna od tego, co ktoś mi powie. I później jakoś przestałam słuchać tych głosów, a zaczęłam słuchać tylko te osoby, które mi mówiły, że wyglądam fajnie w tych włosach. I teraz uważam, że wyglądam super. Chciałabym mieć czasami też dłuższe włosy, ale wygrywa jednak ta wygoda i za każdym razem jak mówię, a może je zapuszczę, ale później i tak je ścinam, bo no to jest super, że można mieć krótkie włosy. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.